uważam, że to jest najważniejsza rzecz w całym życiu chrześcijanina. A powiem inaczej, to jest punkt zwrotny, nowe narodzenie. To jest punkt zwrotny. Nowe narodzenie. W tym kraju, kiedy mówi się o nowym narodzeniu, to ludzie nie do końca wiedzą, w czym jest rzecz. W tym kraju mówi się o tym, żeby uwierzyć w Boga. W tym kraju mówi się o tym, żeby Boga kochać. Mówi się, że Jezus cię kocha, że Bóg cię kocha. Tak się mówi tutaj. Zaprasza się ludzi do kościoła. Mówi się, że tutaj chwalimy Boga, będziesz chwalił z nami. Rozumiesz? Będzie dobrze. To nie o to chodzi. Boga trzeba w życiu spotkać. A po drugie, tak się spotka tego Boga w życiu, to trzeba Mu się oddać. O. Nowe narodzenie jest związane ze spotkaniem się z Bogiem i oddaniem się Bogu. Nowe narodzenie to nie jest uwierzenie w to, że Bóg jest, bo tu każdy wierzy, że Bóg jest. W tym kraju zapytasz każdego człowieka, czy Bóg jest, no to ludzie cię wyśmieją i powiedzą, no jak to nie ma Boga? No jest. Wisi u mnie w ogóle w kuchni. Na ścianie. Rozumiesz? Ludzie mówią, ja, wiesz, ci z was, którzy głosicie Ewangelię, to chyba się zderzacie z tym, że kiedy mówisz komuś o Jezusie, to już mówię, ale jestem wierzący od tu zawsze, od urodzenia. No to on jest od urodzenia wierzący. Rozumiesz? To jest normalna mentalność, bo u nas wiara jest kulturą. Tak jak w Arabii Saudyjskiej wiara w Mahometa, w Allaha jest kulturą, tak u nas wiara w Boga, w Jezusa to jest kultura. Kultura. To każdy jest chrześcijaninem, no rzadko kto nie jest chrześcijaninem. Nawet jak ktoś jest ateistą, to i tak jest chrześcijaninem, należy do kościoła katolickiego i załatwia wszystkie sprawy formalnie, jak trzeba. Rozumiecie? I to jest problem, z którym zderza się realnie Kościół, na pewno w tym kraju. I mi bardzo zależy, żeby ludzie z naszego kościoła tutaj, z zespołu, oni głosili nowe narodzenie. Mamy głosić nowe narodzenie. My nie mamy głosić wiary w Boga. My nie mamy mówić, że Bóg nas kocha. Bo to, że Bóg kocha człowieka, to jest w ogóle bardzo wyświechtany slogan i zresztą bardzo przeinterpretowana sytuacja. Ja nieraz to powtarzam, że Bóg kocha ludzi w Chrystusie Jezusie, poza Chrystusem Jezusem, to Bóg nienawidzi ludzi, bo ludzie nie nadają się do kochania. I tyle. Bo gdyby tak bardzo kochał, to by nie wypędził ich z raju. Rozumiesz? No. Jakby był taki sympatyczny dla nich, on był bardzo niesympatyczny. Wypędził ich, tak? I zaczęli żyć jako jaskiniowcy. I rozpoczęła się jedna wielka patologia na ziemi, więc tak spokojnie. Bóg w Chrystusie Jezusie kocha, bo on inaczej nie jest w stanie w ogóle dotknąć miłością człowieka. Jak on dotknie miłością człowieka, jak człowiek w ogóle nie jest odbiornikiem, tak? Człowiek się nie nadaje do odbioru miłości. Człowieku. Nie nadaje się. Dlatego on się wcielił i on w Chrystusie ludzkość ze sobą pojednał. W Chrystusie. On nie pojednał ludzkości, dlatego że on kocha ludzkość. A miłość Boga do ludzkości polega na tym, że On Chrystusa Jezusa posłał na ziemię. To jest, bo wtedy jest ten dowód miłości. To jest dowód miłości. I teraz każdy człowiek odpowiedzieć może na ten dowód miłości tylko w jeden sposób, że przyjmie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Nie ma innej odpowiedzi. I nie można ludziom mówić jakichś głupot. Chodzić, opowiadać, że Bóg was kocha, że Bóg jest dobry. Ja nie wiem, czy Bóg jest dobry dla ludzi, którzy Chrystusa Jezusa nie przyjmą. On jest bardzo niedobry. Bo ja czytam od lat moją Biblię i ja tam czytam o strasznie niedobrym Bogu dla ludzi, którzy nie są w Chrystusie Jezusie. No. Poza Chrystusem Jezusem to ten Bóg ich sądzi, tak? I wsusza do Gehenny. No kurczę. No to przepraszam bardzo. To też nie róbmy z tego w ogóle sobie jaj.
Bóg w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał, nie policzywszy mu grzechu. W Chrystusie Jezusie, a nie poza Chrystusem Jezusem. I teraz my, jako Kościół Boga żywego, mamy głosić nowe narodzenie do ludzi. Nowe narodzenie. Musimy mówić do ludzi, ludzie, musicie się na nowo narodzić. Na nowo narodzić. Jak mamy się na nowo narodzić? Musicie uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za wasze grzechy. Że On wstał z martwych w ciele i uznać Go Panem swojego życia. Pamiętam, jak siedziałem w więzieniu, głosiłem Ewangelię. I moje pytanie najczęściej do ludzi to było takie, bo oni się nawet zgadzali z połową tego, co ja głosiłem. Ale kiedy dochodziło do momentu, że należy uznać Jezusa jako Pana swojego życia, to był ząk. Ja pytałem, a kto jest Panem Twoim? On mówi, no kto? Ja. A, widzisz, mówię. To gdzie Cię Twój Pan zaprowadzi? Tam, skąd pochodzi. Tak? Bo to jest uznanie Jezusa jako Pana. To jest absolutne poddanie Jemu swojego życia. Te greckie słowo, które jest w Biblii napisane, że wyznać swoimi ustami, to jest homologeo. Od czego pochodzi słowo homologacja, czyli zgodność z oryginałem. To nie to, że Jezus jest twoim Panem, się kogoś trzyma za ucho, w cudzysłowie wyznaj, że Jezus jest twoim Panem, wyznaj. My nie, jak jeździliśmy jako ewangeliści po całej Polsce, my widzieliśmy, co tam się działo. Przychodziły spędy ludzi i ludzie jednych drugich pchali, mówi, idź oddaj Jezusowi, idź, to ci pomoże. Ja mówię, co Jemu pomoże, do ciebie, jak On w ogóle nie ma żadnego homologemu w sobie. Jak On w ogóle nie chce, żeby Jego życie było zgodne z oryginałem boskim, tak? On nie chce. On myśli, że to jest magiczna sztuczka. Wierzysz w Boga, wierzę. Wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, tak. Jezus jest twoim Panem, tak. Hop, następny odliczony. Bzdura! To bzdura! Jedna wielka bzdura, którą Kościół łyknął jak kart kluchy. Kiedyś, jak w jednym byliśmy kościele takim dużym, charyzmatycznym w Polsce, jak ja powiedziałem pełną Ewangelię, to okazało się, że około połowa kościoła wyszła, żeby życie Jezusowi oddać łącznie z drugim pastorem. On potem do mnie podszedł i mówi tak, dzisiaj mówi, oddałem życie Jezusowi. 20 lat on był pastorem drugim. Ja mówię, dobrze, lepiej późno niż wcale. My musimy głosić nowe narodzenie. Człowiek rodzi się martwy duchowo, ma żywą psychikę i żywe ciało w różnym stanie, też jak przychodzi na wiele, duch jest martwy. I tylko spotkanie z Jezusem, polegające na tym, że aktem wiary przyjmujemy Jego niezasłużoną śmierć i zmartwychwstanie w ciele i uznajemy, że Jezus staje się naszym Panem, suwerennym władcą od A do Z. Wiesz, to jest władca? To władca. Władca to jest ktoś, kto włada twoim życiem. Rozumiesz? Że jak on ci powie, że masz robić pompki, to ty musisz spytać tylko, rozumiesz, kiedy mam kończyć. I ty się nie pytasz, dlaczego, po co, jak, bo to Pan. To jest tak cholernie trudne dla tego narodu polskiego. Gdzie króla się elekcyjnie wybierało. Króla elekcyjnie. Rozumiesz? Jak było pospolite ruszenie i król w ogóle wołał ze stolicy, ruszamy, tak? To wielu ludzi ze szlachty mówią, nie, ja nie ruszam, mnie to nie obchodzi, co mówi król, ja mam wywalone na króla i w tym kraju tak jest, to taki duch. Dlatego przez to się trzeba przebijać. Jak głosicie Chrystusa, to musicie głosić nowe narodzenie. Nowe narodzenie. Nie tam, że w ogóle Bóg Cię kocha, chodź do kościoła, bo Cię Bóg kocha. Rozumiesz? Nie tam, wierzysz w Boga, czy wierzysz, ty w Boga wierzysz, w Boga wierzysz. Wszyscy wierzą w Boga. Sara powiedziała, że jakby Cię miała pieska, zapytała to, czy piesek będzie mógł czasem przyjechać do kościoła. Ja mówię, zaargumentuj. No bo raz to bym chciała, jakbym gdzieś wyjeżdżała, to popytać, mówi, ludzi w kościele, czy by się nie zajęli moim pieskiem.
musiała sobie załatwić. A po drugie ona mówi, ja myślę, że on będzie pobożny. Ja mówię, jak będzie twój piesek pobożny? No, że będzie wierzący. Ja mówię, to ty ważne, żebyś ty wierząca była, to on już jakoś pójdzie na tej smyczy za tobą, bo tu każde, całe stworzenie wzdycha, oczekując objawienia synów Bożych. Także starczy, że ty będziesz dobrze chodziła z Panem, piesek będzie z tobą się razem w niebie, tam będziecie prowadzać później. Pieska nie upobożnia. No ja się wcale nie dziwię mentalności, bo taka jest mentalność chrześcijan, bo przyprowadzamy ludzi do kościoła, oni będą pobożni później. I chodzą po ciebie takie świnie w owczych skórach. Świnia w owczej skórze, człowieku. 12 cycków, tyłek, warkoczek zakrywa człowieku i udaje, że umie beczeć. Bo ją uczą beczeć. W innych językach jeszcze później. I potem jest taki kościół, że diabeł piardnie, a kościół na kolanach. Rozumiecie, o co chodzi? Takie coś. To nie tym, zdobędziemy ziemię. To nie taki kościół zdobędzie ziemię. To nie kościół, który klęka przed diabłem, zdobywa ziemię. To nie to zdobędzie ziemię. To kościół, który składa się z odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy nie uchną się przed diabłem. To są normalne, oryginalne owce. Każda ma stempel, homologeo. Każda ma stempel, certyfikat. Rozumiesz, o co chodzi? Certyfikat. Certyfikat. Ona peczy, dlatego że ona ma to w naturze już, bo to jest nowy człowiek. Nieważne, jaki jest jego stan, to nieważne, jaki stan psychiki, to nieistotne. To może być jeszcze głupia owca, ale ona ma certyfikat. Rozumiesz? Dlatego trzeba głosić nowe narodzenie. Tak jak to robił Wakefield. Rozumiesz? Nowe narodzenie. Stał i głosił nowe narodzenie. Pytali go, czemu ty ciągle o tym nowym narodzeniu mówi, bo się musi na nowo narodzić. Stał przed kościołami anglikańskimi. Wychodzili z mszy, a on mówi, musicie się na nowo narodzić. Podchodzili do niego duchowni anglikańscy i mówili, jesteśmy wierzący. On mówi, mnie to nie obchodzi, musicie się na nowo narodzić. Narodziłeś się na nowo. A oni się patrzyli, jak sroka w gnat. Mówiłem wielu z was już, że poszedłem kiedyś do spowiedzi. Wszedłem do konfesjonału i pytam księdza, jak masz na imię. On mówi, Andrzej. Ja mówię, Andrzej. Spotkałeś się z Jezusem? Oddałeś się Jezusowi, Andrzej? Mówię, jakbyś dzisiaj umarł, Andrzej, gdzie pójdziesz? On patrzy w tę kratkę i mówi, nie wiem, jak ja widzisz? A ja wiem. Tak? Ty siedzisz tam, po studiach i nie wiesz, gdzie idziesz po śmierci. Bo ty nie wiesz, czy spotkałeś się z Bogiem. A ja spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się z Bogiem. Nowe narodzenie musimy głosić ludziom. Rozumiecie? Nie się spinać na tym, żeby ludzi do kościoła zaprosić. Przecież wiecie, że u nas w kościele i tak nie wytrzymają ludzie, którzy są nieodrodzeni z Bożego Ducha, bo zgłupieją. Rozumiecie? Zgłupieją. To się nie, rozumiem, tu nie wytrzyma ani religia, ani ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha. To nie da rady tutaj wysiedzieć w tym w ogóle, w tej atmosferze. Ja bym nie był odrodzony z Bożego Ducha, na pewno tu nie siedział. Rozumiesz? No bo po co? Przem się tu strasznie męczy. Głośmy odrodzenie duchowe. Nie patrzmy na nic innego. Mówmy ludziom jasną, prostą Ewangelię, która zbawiła nas, która nas podniosła, przed którą my się ugięliśmy. Nie bójmy się mówić ludziom prosto w oczy. Jeżeli ty nie oddasz życia Jezusowi, to ty pójdziesz do piekła. Nieważne, że jesteś dobry, fajny, cudowny, że chodzisz do kościoła. Rozumiesz? To nie jest ważne. To jest
jest nasza robota. Do końca naszych dni, ludzie, jesteśmy ruchem przebudzeniowym. Przebudzeniowy ruch. Prorocy Boga Najwyższego. Dzisiaj napisałem w ogóle informację, jak tutaj jeszcze kończyłem pisać, że dla proroka wyciszenie, uciszenie sumienia, rozumiecie? To jest pruderia i brak odpowiedzialności. Prorok, który wycisza sumienie. Dla niego to jest pruderia i brak odpowiedzialności. Jak sumienie wyciszyć? Co to jest? Kiedyś nas Bóg zapyta o to, co głosiliśmy do innych ludzi. Kiedyś przed Trybunałem Chrystusowym w niebie, kiedy staniemy po nagrody, ludzie, Bóg każdego z nas weźmie i powie: dziecko moje, coś tam głosił im. Co ty im głosiłeś? No Panie, głosiłem w ogóle, że uwierzyć w Boga jest dobrze. Głosiłeś im odrodzenie duchowe? Nie, no to nie głosiłeś im furtki do mnie. Rozumiesz? Ekumenia pochodzi z piekła. Próby połączenia tego wszystkiego w jedną wielką bryłę. Mamy tego samego Boga. Co z tego, że my mamy tego samego Boga? Przecież ja wiem, że Allah to jest ten sam Bóg, co Jahwe. Że ja nie jestem z pierwszej łapanki. Oni nie wymyślili Allaha. Oni tak sobie go nazwali. Jest jeden Bóg. Tylko tu chodzi o drogę do tego Boga. Furtkę, wejście. Mahometem to se dupę można wytrzeć. Chrystus jest drogą. Rozumiesz? Jezus Chrystus umarły i zmartwychwstały. On jest drogą. Przez Niego się wchodzi do Boga. I tam już się nie puka. Wpuścisz? Tylko to są drzwi. Jezus mówi, kto przeze mnie wejdzie, drogę znajdzie. Pastwisko. Nowe narodzenie musimy głosić. Nowe narodzenie. Ty się narodziłeś na nowo i musisz głosić nowe narodzenie innym. Ty nie możesz głaskać ludzi po głowach i mówić, wszystko jest dobrze, uwierzyłeś w Boga, chodź do kościoła, nauczymy cię inaczej żyć niż katolicy. Co nas to obchodzi? Pokażemy ci teraz innego bożka, weźmiemy Biblię, powiemy, teraz się modliłeś do Marii, już się nie módl do Marii, teraz czytaj Biblię. Już teraz nie ma kultu maryjnego, jest teraz sola scriptura. Takiego teraz będziesz miał bożka? Sole scripture. Rozumiesz? Ale to nie jest Bóg. To nie jest Bóg, wiecie? To nie Bóg. Im grubsza i lepszej oprawie, tym większy kłuś przybijesz. Rozumiesz mnie? Hitler czytał co dzień Biblię. A potem wymordował parę milionów ludzi. Takich na wyczytywał w niej rzeczy. To nie jest instrukcja obsługi Boga ani człowieka. Spotkanie musi być. Agata mówiła nieraz, bez spotkanka na lista czytanka. Nie ma spotkania z Bogiem, nie ma wejścia do nieba. Nie ma wejścia do nieba przez radę. Głosimy nowe narodzenie. Amen? Zawsze i do końca naszych dni, gdziekolwiek będziemy, w jakiejkolwiek sytuacji, nie chodzimy na kompromisy. Uzdrawiamy, wypędzamy demony, wskrzeszamy, uwalniamy moc. Tak? I mówimy ludziom prostą Ewangelię. Jezus umarł za twoje grzechy. Jezus stał z martwych. Uznaj Go za Pana swojego życia. Twoje grzechy są przebaczone. Nie kozacz, nie kombinuj. Oto prosta Ewangelia.
A teraz bierzemy kasę na tą Ewangelię. Kto zbierze? Ja w swoim życiu słyszałem wiele rzeczy. Ale kiedy w 2001 roku dwóch starszych facetów przyszło do mnie do więzienia i ja wyszedłem na to spotkanie po to, bo się nudziłem z tego powodu. I ja usłyszałem od tych dwóch ludzi, że Bóg żyje. Oni mi w ogóle nie powiedzieli, że On mnie kocha. Ja nie usłyszałem od nich, że Bóg mnie kocha. Oni tam siedzieli i mówili o tym, że On umarł za moje grzechy. I oni mówili, uwierz w Niego, a pójdziesz do nieba, wstąpi na Ciebie Święty Duch, wypełni Cię swoją mocą i nigdy w życiu już nie ulegniesz diabłu, tak jak ulegasz do tej pory. Ja patrzyłem na nich i mówiłem, co za bzdura. Ale oni uporczywie i przez cały czas do mnie to mówili. Kiedy wybuchłem, jednemu z nich powiedziałem, mówię, a gdzie był ten Bóg, jak mój ojciec zginął w wypadku? A gdzie był ten Bóg, jak zamordowałem człowieka, kiedy miałem 17 lat? A gdzie był ten Bóg? I mu wylałem w ogóle samą swoją duszę. A on wstał, był taki niewysoki, taki. Ja ważyłem ponad 100 kg, tak? On ustał do mnie i spojrzał mi w oczy, ten starszy człowiek. I powiedział do mnie, jak to gdzie był? A co ty w ogóle myślisz sobie? Że kto ty jesteś? Jak ty śmiesz podważać prawdę? Jak to gdzie był? Zawsze był tutaj, w zasięgu twojej modlitwy. Ale ty nigdy nie ukłonisz się przed nim. Wiecie, co ja zrobiłem? Ja się cofnąłem. Ja byłem przestępcą, bandytą. Ja trenowałem karate przez wiele lat. A ten facet spojrzał mi w oczy i ja się cofnąłem. A wiecie dlaczego? Bo w nim był Bóg. Bo on był narodzony z Bożego Ducha. On stał tam odważnie i patrzył mi w oczy. I ja wróciłem do celi i ja mówię, nie. W ogóle, człowieku, no, o co chodzi? Kto to jest? To był sługa Boży, taki jak ty. Więc patrz ludziom w oczy i głoś im nowe narodzenie i kładź wszystko w tą stronę, aby całe twoje życie było przepełnione realną mocą z wysokości, żeby diabeł, kiedy spojrzy na ciebie, to się bał, a człowiek, żeby chciał przyjąć to, co do niego powiedziałeś.